jak jeździsz na rowerze, czy to w zawodach, czy to podczas treningów, to ty masz w sobie takie poczucie, taką świadomość, że ten sport jest, że kolarstwo jest jednak bardzo niebezpieczne? Na pewno tak, ale że są rzeczy, dzięki tym, którym jakby można o tym, można temu trochę zapobiec. Trzeba zawsze być skupionym na wyścigu, trzeba zawsze pamiętać o bezpieczeństwie i jakby nie dążyć do sukcesu sportowego jakby za wszelką cenę. I tragedie się zdarzają i zdarzać się będą, natomiast trzeba zawsze jakby myśleć o tym, że coś takiego się może wydarzyć i mówię, nie gnać po wynik z klapkami na oczach, tylko mieć trochę rozsądku i olej w głowie. No ale czasem nie wszystko też zależy od ciebie, zwłaszcza podczas treningów, tak? No, dużo się mówiło w zeszłym tygodniu o tej tragedii, o śmierci Michele Scarponiego. Dokładnie. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy narażeni na to, że coś się może wydarzyć, nawet jeżeli będziemy w 100% przygotowani na jakąkolwiek okoliczność i to są przypadki losowe, które zdarzają się nie tylko w kolarstwie, w wielu innych sportach, w wielu innych dziedzinach jakby życia i ciężko się słyszy takie informacje i obyśmy w przyszłości jakby słyszeli o takich sytuacjach jak najmniej. Dwa lata temu miałeś bardzo groźny upadek podczas zjazdu we Włoszech w trakcie jednego z wyścigów, kiedy uderzyłeś głową w murek i roztrzaskałeś kask praktycznie w jednym momencie. Powiedz, czy zjeżdżanie postrzegasz dzisiaj jako jeden z najniebezpieczniejszych elementów w kolarstwie, czy może widzisz jakieś inne zagrożenia? Myślę, że najgroźniejszym jakby zagrożeniem w peletonie jest jakby brak skupienia i taka nieprzewidywalność czasem na wyścigach, bo ktoś jakby kiedyś próbował lobbować na to, żeby nie mielibyśmy radia tak na wyścigach i że jest nam zupełnie niepotrzebne, ale poza jakby informacjami o sytuacji na trasie mamy mnóstwo informacji o tym, że będzie jakiś niebezpieczny moment na trasie, że coś się wydarzyło i ja bym jakby szedł właśnie w tą stronę, żebyśmy my kolarze byli bardziej informowani o tym, co groźnego może wydarzyć się na trasie i zjazdy, nie wiem, jeżeli każdy zna jakby zjazd jak własną kieszeń, to rzadko takie sytuacje się zdarzają, szczególnie kiedy mnóstwo kolarzy jest skupionych, brak skupienia często prowadzi czy dezinformacja prowadzi do jakichś niepotrzebnych zdarzeń, które dziać się nie powinny. No przed nagraniem rozmawialiśmy trochę o tych zjazdach. Mówiłeś o tym, że przyzwyczaiłeś się już trochę, że dawniej były pewne obawy podczas zjazdów, a teraz one są już dużo, dużo mniejsze. Tak, to jest element jak każdy inny, który sportowiec musi szkolić. Tak, staram się ćwiczyć bardziej i więcej wszystko ku temu, żeby lepiej się wspinać, żeby lepiej jeździć na czas. Tak samo myślę, że trzeba robić wszystko, żeby również zjeżdżać, bo rywale głównie wykorzystują nasze słabe punkty, więc nie chciałbym dopuścić do sytuacji, w której rywal atakuje na zjeździe i po prostu mnie odjeżdża, bo zna mój słaby punkt. Myślę, że wygrywa wyścigi oczywiście się świetnym finiszowaniem, jakby zmysłem taktycznym, czy świetną jazdą w górach, czy jeździe na czas, natomiast no, niewiele można osiągnąć często na zjazdach. Oczywiście kiedy nasi rywale słabiej zjeżdżają, no to na pewno mamy nad nimi jakąś przewagę, natomiast nie chciałbym dopuścić do sytuacji, tak jak chociażby teraz słyszałem w ostatnich kilku dniach, że na Giro Italia będzie chyba koszulka czy klasyfikacja na najlepszego zjazdowca. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek i odpowiedni sport, bo mamy downhill, mamy różne inne sporty, w którym zjazdowcy jak najbardziej mogą się wykazywać, kolarstwo. Myślę, że po jakby zdarzeniach trudnych jakby dla tego sportu nie ma potrzeby, żebyśmy dokładali jeszcze kolejnej ryzykownej gry w takim sporcie.
Tylko że to jest tak, że ty się jesteś w stanie przyzwyczaić do tych zjazdów, do tych prędkości 100 km na godzinę, ale już twoi bliscy niekoniecznie i dla nich to zawsze jest na pewno stresująca sytuacja. Czytałem wypowiedź twojej mamy dla Przeglądu Sportowego, która powiedziała, że jak widzi ciebie w telewizji, jak zjeżdżasz z prędkością 100 km na godzinę, to odchodzi od telewizora, wychodzi do kuchni. Starasz się ją trochę uspokoić, że masz odpowiednie umiejętności, że zachowujesz koncentrację, że to nie jest aż takie niebezpieczne? Staram się robić wszystko to, żeby zachować przede wszystkim bezpieczeństwo i starać się być pewnym siebie i tego, co robię. Myślę, że nie tylko mój sposób na życie czy mój styl bycia pokazuje, że jestem w miarę ułożonym gościem i nie jestem na tyle szalony, żeby mieli powód, żeby się bać o mnie, dlatego... Będziemy kończyć humorystycznym akcentem, bo kilka lat temu jeszcze w rozmowie z dziennikarzami śmiałeś się, że po wpisaniu twojego imienia i nazwiska do wyszukiwarki wiesz, co wyskakuje. Tak, tak. Co wyskakiwało? Mój rówieśnik, nie wiem, czy nie, znaczy rówieśnik. Nie wiem, jak jest teraz właściwie. Przypomnijmy w takim razie może, że chodzi o sytuację, o wyznanie piosenkarza Michała Kwiatkowskiego, tak, że jest gejem. Tak, no, możliwe. Możliwe, że tak było. Nie wiem, czy jak jest w tej chwili. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że przykryłeś go medialnie całkowicie. Gdzieś odchodzi. Może czeka, nagrywa jakby swoją nową płytę, nie wiem. I w wyszukiwarkach, i na portalach społecznościowych przebijasz go popularnością doszczętnie. To sprawdzę. Ale tamta sytuacja ciebie śmieszyła trochę, czy trochę może wkurzała? Nie, no zdaję sobie sprawę, że moje jakby nazwisko jest na tyle bardzo popularne chyba w Polsce. Nie wiem, ile jest Kwiatkowskich. Ktoś by musiał sprawdzić te statystyki, natomiast chyba jest wielu Michałów też gdzieś tam nawet medialnie się pokazujących dziennikarzy chyba. Więc normalne chyba to, że takie sytuacje się zdarzają. Natomiast... Wspomnieliśmy o jednym twoim marzeniu, o jednym twoim celu, którym jest medal Igrzysk Olimpijskich. Powiedz jeszcze, jakie inne sportowe marzenia, jakie inne cele chodzą ci dzisiaj po głowie? No w kolarstwie można iść bardzo szeroko. I jakby są koszulki wielkich turów, Giro Italia, Tour de France, Vuelta, którą miałem okazję założyć przez jeden etap w zeszłym roku. Natomiast udało mi się to i to było jedno z moich marzeń. Są monumenty. Chciałbym oczywiście zdobyć kolejne mistrzostwo świata, powtórzyć ten sukces. Natomiast chyba no, takim najważniejszym i największym właśnie jest medal olimpijski i mam nadzieję w długiej mojej karierze jeszcze, jeżeli wszystko dopiszę, będę w stanie osiągnąć chociaż trochę z tego, co powiedziałem. To życzę ci, żeby tak było, żeby jak najwięcej tych sukcesów udało się osiągnąć. Michał Kwiatkowski, znakomity kolarz, mistrz świata w kolarstwie z 2014 roku, był moim rozmówcą w programie Sektor Gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.